Gmina Działdowo podpisała już z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska umowę na realizację termomodernizacji 8 budynków na terenie gminy. 15 maja została natomiast podpisana umowa na realizację tej inwestycji z wykonawcą. W wyniku przetargu wygrała działdowska firma Legar tę inwestycję za kwotę 2 miliony 950 tysięcy. Jest oczywiście wybrany inspektor nadzoru, również wszystkie inne jednostki, bo również i kontrola, nadzór musi być ornitologa i wszystkich innych jednostek związanych z tego typu inwestycją. Także jesteśmy przygotowani, mamy nadzieję, że jeszcze w miesiącu maju wykonawca wejdzie na teren budowy, dlatego że czasu jest bardzo mało, kończymy inwestycje w kwietniu przyszłego roku, a jest to 8 budynków. Gdy wszystko funkcjonuje tak dobrze, rosną apetyty mieszkańców. Więcej na temat podobnych inwestycji, jak i budowy nowych obiektów chcieli usłyszeć szczególnie ci, którzy w swoich miejscowościach świetlic nie posiadają. Czy jest szansa, by to zmienić? Myślę, że jest szansa, dlatego że zostanie nam już kilka tylko świetlic takich do remontu i to niewielkich świetlic, przy czym w dwóch przypadkach zastanawiamy się, czy jest w ogóle sens remontowania tych obiektów, czy może budowę kolejnych. Mamy przygotowaną dokumentację na świetlice w Pierławkach i Gnojenku. Czy będzie decyzja, żeby budować tam nowe świetlice, czy nie, no to jest jak gdyby przyszłe budżety. I również są jeszcze miejscowości, gdzie tych świetlic nie ma, jak na przykład Kramarzewo, jak Sławkowo. Również i w Jankowicach jest w starym budynku szkoły mała świetlica. Tam przydałoby się też może pobudowanie innego obiektu. Ale to, jak to mówię, to są przyszłe budżety, przyszłe lata. Będziemy przygotowali plan inwestycyjny na lata następne, więc decyzje będą zapadały. To też zależy oczywiście od kondycji finansowej naszej gminy, od tego, ile środków będziemy posiadali, jakie dochody będą na terenie naszej gminy. Historia pokazuje, że niezależnie czy pieniędzy w gminie jest dużo czy mało, inwestycje prą do przodu. To dobra wiadomość dla mieszkańców, w których miejscowościach świetlic brakuje. Ich budowa to tylko kwestia czasu.